System mówi, że ponoć znowu wróciłem do Was na żywo. Z tej strony Dawid Łasiński, w internecie znany jako Pan Belfer, a w realu jest zwykłym nauczycielem chemii ze wsi, z takiej szkoły średniej wiejskiej, zespół szkół imienia generała Dezyderego Chłopowskiego w Bolechowie. Także jakby ktoś nie wiedział, nie jest tak, że jestem tylko nauczycielem z internetów, jestem przede wszystkim nauczycielem tablicowym, a tym całą resztą to jest to, że się bawię, uczę i dowiaduję się, jak to robić. No właśnie, a propos dowiadywania się, jak to robić, dużo rzeczy się ostatnio dzieje, szczególnie w związku z tymi sytuacjami, które nas otaczają, wiedzą i nie wiedzą różnych ludzi. Każdy z nas się czymś chce z wami podzielić, ale też żebyśmy znaleźli w tym wszystkim zdrowy rozsądek i jakiś taki stan równowagi. Chemicy mają też coś takiego jak stan równowagi chemicznej. To ważne, żeby też to w tym wszystkim odnaleźć, więc nie przesadzajmy. Dzisiaj oficjalnie pierwszy dzień oficjalnie zamkniętych szkół dla wszystkich. Także poniedziałek, który to jest, 16 marca, to jest dzień, w którym szkoły wszystkie były zamknięte dla uczniów i mam nadzieję, że również tak naprawdę dla nauczycieli, chociaż nie mam pewności, czy tak było we wszystkich szkołach. No i co sobie, jak sobie radzicie? Napiszcie w komentarzach, jak pracujecie, jakie wasze szkoły mają systemy, czy w ogóle macie odgórny przykaz, żeby jakoś pracować online, czy nie robić tego, czy jeszcze nie wiecie, jak to robić, czy w sumie wypróbujecie, a wasi uczniowie nie wiedzą, że próbujecie, a tak naprawdę może część z waszych uczniów już się ogarnęła i no nie wiem, to jest bardzo dla mnie też ciekawe. Także zachęcam was do komentowania, zachęcam was też do udostępniania tego live'a, bo im więcej osób sobie posłucha, tym być może ktoś znajdzie swój sposób na bycie w tym czasie nadal belfrem, mimo tego, że nie mamy klasy, tablicy, markerów, kred i innych rzeczy, no i oczywiście dzienników, czyli narzędzia pod tytułem nie gadaj, bo uwaga, albo nie gadaj, bo wystawię ci jedynkę, albo nie gadaj, bo przyjdziesz do odpowiedzi. No realnie tutaj dla niektórych na pewno w jakiś sposób mocno się zmienią i warto byłoby też, żeby inni nauczyciele, którzy być może nie korzystali do tej pory z tego typu samokształcenia jak internet, bo czekali tylko na odgórne rady pedagogiczne, na które przyjeżdżał ktoś, puszczał bardzo arcyciekawą 3-godzinną prezentację, którą czytał potem pięknie ze slajdów. Nagle się okazuje, że są inne sposoby na to, żeby po prostu dowiedzieć się czegoś od praktyków. I właśnie jednym z takich praktyków jest dzisiaj nasz gość specjalny. A mi obudził się jakiś budzik, mi się teraz ten. No ja już nie śpię, nie musisz mnie budzić. Nasz gość specjalny, słuchajcie, stoi sobie tam z boczku Ania i tupta nóżkami, ale jeszcze jej tutaj nie wpuścimy, bo najpierw będę kazał wam wszystkim sobie zrobić herbatkę, kawkę i was tutaj zagadam po to, żeby was było odpowiednio dużo. Ania w ogóle się nie stresuje, żeby nie było niejasności, także spokojnie, to jest bardzo, bardzo fajna, wyluzowana nauczycielka z dołu mapy Polski. Jestem chemikiem, więc nie będę tam się wymądrzał, czy to jest północ, południe, wschód czy zachód. Kiedyś tam byłem, nawet całkiem niedawno, ale długo się jechało z Poznania, także gościłem w mniej więcej jej rejonach. No i co Ania będzie robiła dzisiaj na naszym spotkaniu? Umówiliśmy się z Anią, że dzisiaj trochę pogadamy sobie o tym, jak pracować offline w czasie, kiedy wszyscy muszą pracować online, bo coś, co bardzo mnie ciekawi od jakiegoś czasu, to jest sposób notowania wizualnego. To się różnie nazywa. To są sketchnotki, to jest myślenie wizualne, dobrze kojarzę? Chyba jakoś tak. No ogólnie rysnotki, myślotki, myślografia, no cudów nazw jest niewiele, ale chodzi o to, wiele, w sensie nie, że niewiele. Chodzi o to, że to są różne sposoby na zapamiętywanie informacji przez przetwarzanie je w różnego rodzaju, czy to obrazy, czy cokolwiek innego. I co jest fajne, nie znam się na tym zupełnie i właśnie dlatego wrzucimy tutaj teraz Anię, żeby się z nami przywitała, bo kto ma lepiej opowiedzieć o tym, co robi Ania, niż sama Ania. Także wielkie brawa, słuchajcie, cała trybuna teraz szaleje, a Ania wchodzi na żywo i 3, 2, 1 i jesteś. Cześć, Anno! No dzień dobry, witam z południa Polski i z mojej miejscowości w powiecie cieszyńskim. No właśnie, czyli wiedziałem, że południe. Tak pamiętam, co z geografii. Tak, to jest to, dół mapy, to jest południe. Anno, czego uczysz, gdzie uczysz i w ogóle, w których klasach? No tak, no ja jestem takim, wiesz, świeżaczkiem, nauczycielem kontraktowym. Uczę biologii, przyrody i chemii, czyli taki 3 w 1. I zarabiasz mnóstwo na tym pieniędzy, ustaliśmy już wcześniej, na kontrakcie oczywiście, tak, nie? Tak, pieniądze są niesamowite, ale nie chodzi tutaj przecież, wiecie, o pieniądze, bo gdy trzymały mnie pieniądze, a nie relacje z dziećmi i to, że lubię to robić, naprawdę lubię to robić, to by mnie w tym miejscu nie było. Uczę w małej szkole takiej wiejskiej, w Ochabach Małych.
Uczę od klasy 4 do 8, czyli od takich mniejszych po takie większe. No i naprawdę lubię swoją pracę. Dobra, bo ja czytałem komentarze z boku, czy padło już, czego uczysz? Tak, tak, przyroda, biologia i chemia, te trzy przedmioty. Okej. Czyli ścisłowiec taki typowy. Uh-huh. Powiedz mi, jak to jest, że ścisłowiec rysuje jakieś tam kropki, kreski w ogóle, po co to, przecież ty się chemii uczyłaś, no ja wiem, że wzory strukturalne były na chemii, a po co tobie rysowanie tych wszystkich? No, ale jakie benzeny rysowałeś? Okrągłe benzeny? No. Rękę ćwiczyliśmy na benzenach przecież. Nawet, moja droga, ja potem nie miałem problemu, wam powiem teraz ciekawostkę a propos szkoły średniej mojej, bo to jest numer taki, że ja jak pisałem notatki z tablicy, to potem często jak się przygotowałem do kartkówki, miałem problem z tym, żeby odczytać własne notatki i najczęściej właśnie w chemii te detale pod tytułem, a czy to OC było tu, a strzałka ta szła tu, czy cokolwiek innego, to potem powodowało, że moja nauczycielka od chemii mówiła: Panie Łasiński, a tutaj przecież ta kreska nie powinna iść do H, tylko powinna iść do C. I skreślała mi po prostu cały sprawdzian, we mnie się burzyło, a ja nie wiedziałem, że to jest takie ważne. Teraz już wiem i uczę to tym też moich uczniów. I faktycznie te kreski są istotne, a ja chciałem jeszcze zareklamować, bo to jest bardzo ważne teraz, bo wiecie, jakby pokazujmy, że jesteśmy szaleni i robimy różne rzeczy dookoła. Anna jest twórczynią takiego miejsca w internecie, szczególnie na Facebooku, i to ważne, żebyście teraz polubili sobie gdzieś tam, w nowym oknie, tylko tego okna nie zamykajcie, nazywa się to Biochemiczne Sketchnotki. Jeżeli jesteście nauczycielami przyrody lub macie w otoczeniu nauczycieli przyrody lub oni nie wiedzą, co teraz zrobić, to być może tam zanurkujcie i znajdziecie bardzo fajne już, przez Anię udostępnione na wolnych licencjach, tak Aniu, wolne licencje to są, tak? Można z tego korzystać? Tak, 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 oczywiście. Ja dostałam tyle wiadomości, czy można. Ja mówię, tak, można, bierzcie, częstujcie się i nie oglądajcie się za siebie. Dokładnie. I możecie to wysyłać swoim uczniom jako podsumowanie pewnych działów wizualnie i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, także Biochemiczne Sketchnotki to jest jakby miejsce, które założyła sobie Ania. Jest nauczycielem kontraktowym i teraz ja mam takie, zanim zaczniemy pokazywać konkrety, bo to jest też ważne, żeby przekonać wszystkich innych, że w tym czasie można, słuchajcie, oswoić się z mediami społecznościowymi. Ania oswoiła się kiedy? Opowiadaj nam, kiedy powstał ten portal. No wiesz co, mój profil, ten facebookowy powstał gdzieś 9 miesięcy temu. Wcześniej znalazłam w internetach taką fajną grupę Mateusza Łyska, rysuję dla moich uczniów. Mhm. I tam obserwowałam, oni wstawiali super rysunki, ja mówię, wow, też bym tak chciała. I mam jeszcze takie posty, gdzie pytałam, czym trzeba rysować, jak to trzeba rysować, ile magistrów trzeba mieć skończonych, żeby tak pięknie kreskę zrobić, albo żeby kółeczko było kółeczkiem, a nie jakimś dziwolągiem. Czy ty też tego nie umiałaś kiedyś? Nie, ja ich obserwowałam i tak piałam z zachwytu. I rok temu zapisałam się u Eli Curyło w Bielsku, w ogóle Bielsko jest moim miastem takim dobrych wibracji. Zapisałam się na taki kurs. Na początku myślałam, że no wiesz, mam przedszkolaka, no to z moim przedszkolakiem będziemy coś robić, rysować, on jeszcze nie za bardzo pismaty był wtedy, więc myślałam, że będę z nim rysować rysuneczki. A później stwierdziłam, że no dobra, sprawdza się to dla dzieciaczków, a może dla starszych dzieciaczków też się sprawdzi i nie będę musiała im te etanole, metanole po prostu tak tłumaczyć na sucho, tylko zrobię im taką wizualną powtórkę, narysuję coś tam śmiesznego, może zapamiętają i złapało. I 9 miesięcy temu założyłam fanpage i tak sobie hula i ma się dobrze, chyba. Mam taką nadzieję. Hula. Ja pamiętam, słuchajcie, ja nie pamiętam już, kiedy to udostępniłem u siebie na panu Belsze, ale pamiętam dokładnie, słuchajcie, 384 polubień miała wtedy Ania, a teraz Ania, pochwal się, ile masz teraz, jak to było, odpalamy szampana, znaczy ja odpalam kawę, bo dostałem informację od Ani, że dawaj. No tak, to ten nasz szampan będzie taki bezalkoholowy, ale no dzisiaj mi stuknęło równo 5000 polubień, ja po prostu koronę powinnam sobie na głowę włożyć. 5000 równo dzisiaj strzeliło i można powiedzieć, że jesteś jednym z dwóch ojców chrzestnych mojego profilu. Czuję takie wielkie wsparcie od tej... Bardzo miło. Znaczy, no wiesz co, no w sumie nie przesadzaj. Po prostu ja uważam, że jak ktoś robi coś fajnego, to warto pomagać, żeby to nabrało pewnego rozpędu i wartości, bo wtedy nagle nie masz już, wiesz, nie zrobisz kroku wstecz już teraz, wiesz. Ja zawsze to mówię, kiedy to było coś małego, to łatwo byłoby ci powiedzieć wyłącz, a kiedy to już jest tak duże, to nikt ci tego nie pozwoli wyłączyć, więc w związku z tym tam klikajcie lajki, żeby po dzisiejszym live'ie było pewnie kilkaset więcej tych polubień, żeby Ania nie świętowała już 5000, tylko na przykład 5500. No dobrze. Trochę zrobiliśmy sobie taki wstęp o tym, kim jest Ania, co robi Ania, gdzie uczy, ale ja was tutaj ściągnąłem po to, żeby podzielić się z wami tym, czego ja zupełnie nie potrafię, czyli właśnie jak przygotować taką notatkę wizualną. Przed nami dosyć duże wyzwanie technologiczne, już próbowaliśmy i mam nadzieję, że nic nam się nie posypie, ale jakby nam się posypało, to bądźcie po prostu dla nas wyrozumiali. Ja oddam za chwilę Ani głos, Ania pokaże z ekranu, znaczy ja pokażę za pomocą tych urządzeń, które mam przed sobą, ekran Ani telefonu, który wskazuje na jedną z jej rysnotek. Potem będzie rysowała i będzie opowiadała dlaczego, co i jak, żeby
od czegoś zacząć. A dlaczego resnotki mogą mieć jakieś zastosowanie? Bo być może będzie to dla Was sposób na to, żeby zamiast teraz właśnie, bo z Anią też rozmawiam się wcześniej w kuluarach, a propos tej mody teraz, proszę w domu przeczytać podręcznik od strony 174 do strony 192, wykonać 17 zadań pod spodem i to jest nauczanie, albo nauczanie online, nie? Ja mam na razie dziecko tylko w siódmej klasie, czy w pierwszej klasie, 7-latka i tam nie ma tego dużo, więc to ogarniamy, ale właśnie Ania chyba już ma troszkę inaczej, nie, Ania też nie, inni moi znajomi też mi mówili, że jest dużo tego się dzieje i trochę przesadzamy, w związku z tym może faktycznie byłoby tak, że musimy trochę nauczyć się też pracować online. Co ty, Ania, uważasz na tym? No wiesz co, ja uważam, że no, to nie jest tak, że nauczyciele czy dzieciaki byli po prostu byli gotowi na to, że nagle tak z dnia na dzień przyjdzie nam uczyć online, że to jest wielkie wyzwanie i przed nami taka rwąca rzeka, przez którą mamy przejść. Był most, nagle mostu nie ma, my mamy przejść na drugi brzeg i nagle mówią nam na różnych szkoleniach, webinarach, skorzystaj z tego, to jest lepsze, teleportuj się, przeleć hugokopterem nad rwącą rzeką, a ty nigdy wcześniej tego nie robiłeś, tak? I po prostu idziesz spać, głowa taka, nie wiesz, co z tym zrobić. Co gorsza, dochodzisz do takiego punktu, że nawet widzisz, że twoi uczniowie nie za bardzo ogarniają te internety, znaczy TikToki, Instagrama, Facebooka ogarniają, ale nie zawsze ogarniają. To zaloguj się, załóż konto, zapamiętaj hasło, to jest ogromna bolączka. Tak. No, wydaje mi się, że czasami troszeczkę trzeba wyluzować i tak jak zawsze mówi Witia, trzeba zadawać sensem, wiedzieć co dzieciaki faktycznie z tego wyniosą, że to nie będzie kopiuj w klej, żebyśmy ich też nie przebodźcowali tym, żebyśmy ich nie zawalili tymi zadaniami, które... I rodziców. I miejmy pod uwagę rodziców, że teraz to jest taki problem, że słuchajcie, gdzieś tam z tyłu są rodzice, którzy dostają te strony od A do Z i oni siadają i nagle się okazuje, że wiecie, my wyślemy tylko 3 strony, ale nagle jeszcze jest poza nami 10 innych nauczycieli przedmiotów, którzy dorzucą swoje 3 strony, swoje 10 zadań. I nagle się z tego zrobi naprawdę bardzo dużo. I to jest duży problem, z którym trzeba sobie teraz poradzić, żeby nauczyć się tak naprawdę pracować z tymi, żeby się nie przemęczyć, bo wrócimy potem do szkoły, nagle się okaże, że nie wiem, przerobiliśmy całą podstawę programową w ciągu 2 tygodni, wydając tylko strony w podręczniku do przeczytania, nie? A wiecie dobrze, że tak w klasie normalnie jak się pracuje, to nie da rady. Bez opowieści nauczyciela ciężko jest coś przetłumaczyć albo znaczy przekazać. No i właśnie Ania ma swój sposób na to, żeby w taką pigułkę to wszystko schować, a jednocześnie z Anią też mówiliśmy o projekcie, który zrzesza nauczycieli, którzy gdzieś tam inspirują i dzielą się rzeczami w sieci. Aniu, opowiedz o tym. No to ja myślę, że ty się powinieneś tutaj pochwalić. Wraz z Danusią Kitowską założyli fantastyczny katalog, już jest druga edycja, edycja wiosenna. Nauczyciel w sieci. Tak, nauczyciele w sieci. Tak, nauczycielewsieci.pl. Tak, jest fantastyczna strona, jeżeli możecie to też sobie gdzieś pobierzcie taki katalog, zostawiając swojego maila na liście mailingowej, dostaniecie gotowy, podzielony na przedmioty, jasny, przejrzysty, z linkami, wchodzicie, klikacie, no bajka, naprawdę tak, bajka. Tak, i tak, tych nauczycieli w sieci już było już jakiś czas temu bardzo dużo i teraz jest to miejsce, które zrzesza tych nauczycieli, tam są gotowe rzeczy, z których można korzystać i propagować tą wiedzę na prawo i lewo, gdzie się da i korzystać z tego. Tak, także wejdźcie sobie na nauczycielwsieci.pl, tam jest katalog tych nauczycieli, którzy już prowadzą różnego rodzaju blogi, vlogi, Instagramy i tak dalej, z których można sobie pewne rzeczy już pobierać i poprzesyłać swoim uczniom dalej, zamiast stron od A do Z do nauki. No dobra, to tyle, to też faktycznie zaczęliśmy z Danką Kitowską, jeszcze do uzupełnienia z Danusią Kitowską, nauczona.pl i z jej córką Anią Kitowską, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy, to w wakacje ten projekt nam się gdzieś tam w głowach urodził, w październiku na Dzień Nauczyciela mieliśmy start i to tak powoli sobie hula, to jest też takie miejsce, żeby trochę profesjonalizować działanie nauczycieli, którzy są w sieci, żeby dać im odpowiednie narzędzia, ale wiecie dobrze, że na to wszystko trzeba mieć czasu. Na razie jest katalog i ten katalog jest bardzo ważny, bardzo istotny, więc po prostu z niego korzystajcie. Aniu, włączam teraz twoją kamerę, tak żebyśmy wszyscy mogli zobaczyć ten twój cudowny talent. Ja nie będę teraz już dużo mówił, chyba że będę chciał Anię w jakiś sposób tutaj ustawić do pionu, bo nam się za bardzo rozkręci i nas zarysuje w śmierć. Tak. Ja was zarysuję i zagadam, jestem gadułą straszną, potworem. Dobrze. Dobrze. To ja wam w takim razie pokażę moje... Nie ma teleportacji, nie ma lotu hugokopterem. To jest moje deski i rzucam wam gwoździe. Możecie sobie potworzyć różnego rodzaju sketchnotki. Sketchnotki polegają na tym, że mamy różne elementy graficzne i wplatamy tekst, tak? Że to nie jest lity tekst, lita Wikipedia, tylko mamy to albo w jakichś nagłówkach, mamy w różnych boksach umieszczone
rzeczy. Mam oczywiście, jak to w chemii, tutaj mamy te chemiczne notatki, kiedy mamy reakcje, mamy jakieś wzory i jeżeli zobaczycie, to te notatki nie są tak bardzo kolorowe, to akurat jest, bo jest o skali pH, więc każdy chemik wie, że troszeczkę tu kolorów musi być, ale potrzebujemy tak naprawdę niewiele, bo potrzebujemy kolorów, czarnego, cienkopisa, zwykłego, jakiegoś mazaczka za 2 złote i potrzebujemy jednego koloru, niech to będzie zielony, może być żółty, może być ten nasz ulubiony teraz maca magentowy. Jeżeli jesteśmy szaleni, mamy pieniądze, nie z tego świata, możemy mieć mazaczek siwy do zaznaczania cieni i jakiś zwykły, cieniutki cienkopisik, bądź też coś troszeczkę grubszego, jeżeli wolimy taką grubą, tłustą linię. I nic więcej nam nie potrzeba, nie potrzebujemy niesamowitych jakichś narzędzi. Tworzymy notateczki, które zaznaczamy jednym kolorem. Przez to nasz mózg łatwiej zapamiętuje, bo kodujemy dwoma kanałami, czyli tym wizualnym, werbalnym. Mamy i słowo pisane, i mamy obrazki. Przez to, że mamy też jakieś śmieszne rysuneczki, nasz mózg lepiej zapamiętuje, tak? Moją deską, taką rzuconą do tej tratwy, którą możecie sobie zbudować, żeby przepłynąć przez tą rwącą rzekę, jest pomysł taki, albo możecie korzystać z gotowych materiałów, które są dostępne już w internecie, zapytać oczywiście autorów, czy wyrażają zgodę na to, bądź też samemu spróbować narysować coś takiego. Bądź ja jeszcze teraz się wtrącę i warto naprawdę, uwierzcie mi, podpisać, skąd to bierzecie. To jest bardzo ważne, bo to są ludzie, którzy tworzą pewne rzeczy i jeżeli coś udostępniacie dalej, to warto podpisać, że to jest na Ani Rzetki albo polecić jej bloga. Dbajmy o to, bo dzięki temu więcej osób dowie się o tym, że są fajni nauczyciele, którzy robią fajne rzeczy, więc podpisujmy autorów. Tak jest, teraz się już wybiłam totalnie. Mówiłam o tym, że możemy oprócz takiej sketchnotki, czy już gotowego materiału, który mamy uporządkowany w jakiś sposób, dlaczego byłabym na przykład dobrą ofiarą, czy jakie cechy ma drapieżnik, możemy także zrobić kartę pracy, czyli część informacji będzie do uzupełnienia przez ucznia. I tak naprawdę to powinnam wam powiedzieć, że nie powinniśmy się tak strasznie spinać i porównywać, że ten ma lepsze, ten ma ładniejsze, bo każdy zaczynał i moje też cały czas jest nieidealne i krzywe, ale jeżeli nasi uczniowie zobaczą, że to my dla nich rysowaliśmy te rysuneczki, że staraliśmy się zrobić coś dla nich, że poświęciliśmy ten czas, to oni docenią i czy to będą dzieci szkolne, czy to będą nasze prywatne dzieci, którym narysujemy jakąś laureczkę albo zostawimy jakąś karteczkę rano przy śniadaniu, żeby było im miło i sympatycznie, to te dzieciaki naprawdę to docenią, ten nasz wkład, to serce włożone w tą pracę i to, że to nie jest jakiś gotowiec, tak, z wydawnictwa, z jakiejś strony dla nauczycieli, tylko że faktycznie tam jest jakieś serduszko, jakiś ludzik i rysowała to pani Asia, Kasia czy Marysia i wtedy po prostu dzieciaczki, zdobędziecie ich serce, tak mi się wydaje, a przez to tak wam powiem, że nauczyciele, ci, którzy rysują, to oni siadają właśnie koło 21, 22, 23, cisza na chacie i wtedy jest dla nich po prostu, to jest... Mówisz z własnego doświadczenia teraz, tak? Tak, to jest ileś taka ładna notatka, co przed nami teraz zajmuje mniej więcej czasu na rysowanie? A to wiesz, no to tak jak ręcznie, no to tak z 2 godzinki, jak coś tam próbuję na tablecie, no to troszeczkę więcej, ale tablet daje więcej możliwości. Natomiast kartka papieru nie wybacza, jak już tam zrobimy błąd, to musimy używać korektora i wtedy nasze estetyczne serduszko pęka, że jednak nie jest to ładne, że jest wykorektorowane i w ogóle no. Okej. No ale dobra, ale słuchaj, no mamy karteczkę, tak? Zaczynamy rysować. Powiedz mi, od czego zacząć? W sensie, bo ja sobie wyobrażam teraz, że dzisiaj może nauczyciel jakiś zacząć sobie coś rysować, zamiast przekazywać te z podręcznika strony do strony i takie 2 strony na przykład wysłać na zdjęciu uczniom przez maila czy przez dziennik elektroniczny z opcją dokończenia, tak? Czy może być tak na przykład, że połowę narysuje uczeń, a połowę nauczyciel, żeby on sobie potem ten uczeń wydrukował? No wiadomo, że ten, kto ma drukarkę, bo ja wiem, że słuchajcie, od razu ustalmy, że tak, będą ograniczenia technologiczne, tak, nie każdy może to zrobić. Oczywiście, że tak, ale teraz nie rozmawiamy o tych rzeczach, tylko rozmawiamy o metodzie na pracę połączenia online i offline. To jakbyś to Ania nam zaproponowała? Jak, od czego zacząć? Bierzemy karteczkę, ale słuchajcie, jeżeli mamy... Wyciągamy karteczkę, czekaj, nauczyciel mówi, wyciągamy karteczki, bierzemy pisadło i komponujemy sobie w głowie taką notatkę, jaką chcielibyśmy zrobić, czyli używamy jakichś prostych kształtów, jakiejś wstążki, jakiegoś nagłówka.
I zaczynamy po prostu rysować, uczniom później to skanujemy albo telefonem, aparatem zwykłym, cyfrowym, który mamy, albo jakąś aplikacją skanującą, skanerem, czymkolwiek i wysyłamy im wtedy albo jako załącznik do dziennika, albo jako odnośnik do dysku, albo jako funkcję na Padlecie i wtedy uczniowie, albo jeżeli zrobimy dla nich notateczkę czarno-białą, to sobie ją wydrukują, a jeżeli, przynajmniej ja mam tak z doświadczenia, niektóre dzieciaczki się zajarają tym rysowaniem, to oni sobie sami przerysują całą notateczkę, upięknie pokolorują i nie tyczy się to tylko dziewczyn, bo są takie talenty wśród męskiej części nauczycieli, nauczycieli też, bo nawet mój anglista rysował, słuchajcie, ostatnio, tak go szkoliłam, że rysował, no. I pan z historii rysował, i całe grono rysowało ostatnio, tak się fajnie, to było mega fajna rzecz, fajne mam grono i fajnie się wkręcili i rysowali, ale dzieciaki też się wkręcają, rysują, więc jak złapią bakcyla, nie wszyscy, niektórzy wolą notatkę linearną, tak, punkt pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, a niektórzy się wkręcą i ich zeszyty to jest jakaś inna bajka, po prostu to jest coś wspaniałego. Więc co, rysujemy czy dalej gadam, bo ja strasznie dużo gadam. Rysuj, ja tutaj czekam, bo na tę pierwszą kreskę, słuchaj, w ogóle tutaj cały świat... Masz już mazaczki? Na żywo mam tylko dwie osoby, więc spokojnie, naprawdę tego... O, nikt dobra, się o tym... ja uważam, że jesteś tylko ty i ja i romantycznie powiem, że się istnieje. Dobra, no to zaczniemy od takich boksów, które mogą wam się przydać, czyli rysujemy zwykły prostokącik. Przybijamy gwoździkami, bo to będzie jakaś informacja, którą chcemy dać uczniom i możemy napisać uwaga, i pod spodem robimy jakieś zadanka albo jakiś fragment. Może być także taka karteczka wyszarpana, na której napiszemy, że to są jakieś gorące wiadomości, gorące newsy na przykład. Co sobie napiszemy, to już nasza sprawa, prawda? Tak, możemy wziąć ten kolorek, możemy też tutaj dodać jakieś kreseczki. Jeżeli pociągniemy to troszeczkę szarym, to nabierze takiego bardziej trójwymiarowego kształtu. Możemy także zrobić tabliczkę, którą chcielibyśmy gdzieś tam przybić, żeby jednak ci nasi uczniowie nie jeździli na rowerach grupkami po wsi, tylko żeby zostali w domach. Możemy zrobić taką karteczkę, na której będą tak jakby takie śrubki przykręcone i na przykład zrobimy tutaj na dzisiaj napis zostań w domu. Tak. Możemy też oczywiście kolorków używać jak tylko chcemy. Śrubeczki możemy zrobić złote na przykład. Jezu, jak to mi to szybko idzie. Ja bym się zastanawiał w ogóle, jak to kółko zrobić z tym przecięciem. No, ale dobra. Wiesz, to chodzi o to, że nie chodzi o to, żeby ładnie rysować, bo tu nie trzeba umieć rysować, bo tu chodzi o ideę, o pomysł, a nie o sztukę, nie o to, żeby to wszystko było idealne, bo u mnie to nie jest idealne. Możemy zrobić, ma być prawdziwe, ma być nie po prostu nie takie, wiecie, jak gotowe grafiki. Tak, możemy sobie tutaj mieć jakąś karteczkę przyczepioną takimi plasterkami i na przykład napisać tutaj sobie stronę jakąś www, która będzie istotna dla naszych uczniów. I także możemy kolorkiem coś tam zaznaczyć, jakąś jedną, dwie rzeczy, żeby to nie było przekolorowane, bo nie chodzi o to, żeby stworzyć kolorowaneczkę dla uczniów i żeby mieli tylko coś pokolorować, tak? Jeżeli będą mieć jakieś boksy i tutaj uzupełnij coś, narysuj, wypisz najważniejsze reakcje, to będzie dla nich też taka fajna karta pracy, nie taka, wiecie, punkt pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Możemy zrobić, jeżeli jesteśmy historykiem albo potrzebujemy jakichś takich informacji o jakiejś bitwie, wojnie, możemy zrobić, o ja tu mam ten statyw i troszeczkę mi ręka, widać, nie widać, widać, robimy taki prostokącik, ręce mi się, słuchajcie, trzęsą straszliwie. Ale dalej udaję, że jesteś tylko ty i ja. Tak, nie ma wzięcia. Nie mów, ile tam ludzi mnie ogląda, bo ja zaraz ucieknę. Robimy taki obrazek, taką ramkę, no i teraz jeżeli jesteśmy historykiem, możemy tutaj narysować miecz albo jakąś postać jakiegoś króla, albo jeżeli na przykład jesteśmy przyrodnikiem, możemy zrobić na przykład jakieś góry, bo będziemy omawiać krajobraz na przykład gór wysokich i robimy jakieś góry. I co sobie w tych rameczkach damy, to już jest nasza sprawa. Tu możemy sobie zrobić rameczkę, żeby ona była kolorowa, to jakieś
kreseczko, paseczki. Ale cisza, ja nie wiem, czy ty tam jesteś w ogóle. Ja przerysowuję to wszystko, co ty robisz, wiesz? Wyjąłem sobie długopis, kartkę i normalnie robię dokładnie to samo. Lepiej nawet mi wychodzi, wiesz? Pokażesz potem, no nie? Tak. Bo mi się ręce trzęsą strasznie. Słuchajcie, i nieważne, czy jesteśmy biologiem, czy jesteśmy chemikiem, czy jesteśmy katechetą nawet. Każdy może rysować i każdy dla swojego przedmiotu może sobie zrobić bank ikon, albo które te banki ikon czasami są już gotowe w internecie, po prostu można poszukać na różnych rysujących grupach i można z tego skorzystać do swojego przedmiotu. Jeżeli jesteśmy na przykład historykiem, mamy jakieś daty, możemy zrobić... Słuchaj, padło tutaj z ludzi, od ludzia, którego wszyscy dobrze znamy, tego z brodą, wiesz jakiego, nie? Wiem. No, tego z brodą, padła taka informacja, że proszę, żebyś narysowała ładną koronę. Koronę ładną. Już czekaj, wykończę ten kalendarz, tutaj pozaznaczam jakieś, że będą cały tydzień jakieś szkolenia, webinary z naszego magentowego podręcznika, będą cały tydzień, zapraszam was serdecznie. Mnie wysłali na, słuchajcie, pierwszy taki ostrzał w ogóle, nie? A taki świeżak pójdzie tam do Łasińskiego i coś pokaże. Co miałam, to koronę, tak? Tak, koronę, to bardzo w temacie teraz, tylko uważaj, bo nie widzimy twojego pisaka, więc trochę niżej. Albo obróć kartkę, na drugą możesz zrobić świeżą, dużą koronę. Świeżą kartkę, dobra, biorę się. Tak, zrób dużą, ładną świeżą koronę. Kartkę. O, jest świeża kartka. Tak nas. Ha! Druga kartka papieru. Widzicie, mówiłem, to jest high budget. Chciałem tylko przypomnieć, że partnerem tego webinaru jest wydawnictwo MAC, dla którego mam przyjemność razem z Łukaszem Spornym, Piotrem Wróblewskim i Dominiką Stotyńską tworzyć podręcznik z chemii dla klasy 7 i 8 szkoły podstawowej. A Ania, wyobraźcie sobie, została do tego wciągnięta i ona będzie odpowiedzialna za rysowanie sketchnotek, które będą pomagały nauczycielom, żeby pokazywać i tłumaczyć chemię ładniej i fajniej. A to tak przy okazji, jeszcze wam później o tym powiem, bo właśnie zapomniałem o tym wspomnieć. Także, prawda, Aniu? Jesteś naszą tutaj lewą ręką i środkową nogą? Tak, ja jestem częścią was. Nie wiem, kiedy, jak do tego doszło, nie wiem, dalej nie wiem, to jest jakiś bajkocem. To się dzieje po prostu. Tak, i oni, czy Sporny i spółka, czy Łasiński i spółka, to są ludzie po prostu, którzy nie śpią i oni jeszcze nie zdradzili mi sekretu, co trzeba zrobić, żeby nie spać. Tak się robi. Ale oni działają szybciej niż człowiek może pomyśleć i są cały czas w kontakcie. Nie wiem, czy oni nie mieszkają w jednym domu, no ale to jeszcze są tajemnice. Nie. Ale ładny, kurczę, ty, koronawirus idealny. Ja bym chciał mieć takiego awatarka po prostu. Tak. No i nie wiem, co byś jeszcze, Dawidzie, chciał wiedzieć. Wiesz co, Aniu, uwaga, koronawirus. Nie, no dobre, słuchajcie. Zamawiamy taką wersję cyfrową, żeby Ania nam narysowała. Aniu, czy to dla ciebie byłoby dużo pracy, gdybyś u siebie teraz pod wpływem naszego tej live'a u siebie na biochemicznych sketchnotkach umieściła takiego wirusa do pobrania? Tak, można, zrobię tak. Zrobisz to? Dobra, Aniu, dobra, słuchajcie, to ja teraz chciałem wam powiedzieć, że załatwiłem wszystkim takiego właśnie koronawirusa. U Ani będzie za jakiś czas na biochemicznych sketchnotkach. Obserwujcie do pobrania, dostawienie na tło na fejsie lub jako profilówkę. Zróbmy taki ruch i podpisujmy przede wszystkim autora, czyli naszą tutaj Anię. Anię, która rysuje, a kiedyś nie umiała. A teraz no, rysuję. Oczywiście, ja dalej nie umiem. Ja nie wiem, co ja tutaj robię, tak naprawdę. Ale... Co robisz? No daj. Dobra, to teraz uwaga, wracasz. Już wszyscy wiedzą, jak to, że to nie jest jakoś tak. Czekaj, bo ja to miałem zrobić. Czekaj, bo to nie to. To miałem zrobić. O. I jesteśmy z powrotem together, jak to mówią. Słuchajcie, ja nie wiem, jak ona to zrobiła szybko, bo mamy 28 minut live'a. Ona w tym czasie narysowała rzeczy, których ja przez całe życie tak ładnie chociażby jednego obrazka nie narysowałem. No kurczę, Aniu, no co mogę ci powiedzieć? Wszyscy są pod ogromnym wrażeniem twojego talentu. Wszyscy chcieliby rysować i przede wszystkim, co jest fajne, myślę, że wyszło tutaj, że można naprawdę stworzyć dla uczniów jakąś notatkę, przy okazji się wiele nauczyć, bo będziemy mieli, nie oszukujmy się, trochę teraz więcej czasu. I można ten czas wykorzystać nie tylko po to, żeby oglądać webinary, tylko żeby wprowadzić w życie te webinary, bo to nie chodzi o to, że teraz wszyscy stwierdzą, że widziałem webinar i wiem, jak się rysuje. Uwierzcie mi, to tak nie działa, próbowałem wielokrotnie i to nie tak działa. Fajnym efektem byłoby, gdybyście po prostu wyjęli kartkę, zobaczyli sobie inne grupy, bo jest mnóstwo grup, które też, jak mówiłaś,
A, teraz mi uciekło. Rysuję dla moich uczniów. Rysuję tak, dla moich uczniów. Albo Belfry Bas Grolą, Mateusza Łyska. Zapraszam serdecznie, to jest człowiek, po prostu to jest drugi ojciec chrzestny, znaczy pierwszy, to jesteś drugi. No, ja wiem, jest problem tego. On mnie wykopał z tego internetu, z tej grupy, mówi, załóż jedną grupę, żeby to ten i tam były po prostu w komentarzach, jakby to się mogło nazywać i tak z tych komentarzy powstały biochemiczne sketchnotki i on mnie pierwszy wykopał, ty mnie potem gdzieś tam wykopałeś dalej. To tak to działa, no i widzicie, ja teraz będzie kopała dalej, zobaczcie, dokopała się do pewnych źródeł następnych osób, które na pewno będą teraz być może próbowały porysować sobie trochę dla swoich uczniów. Co jest ważne, pokażcie też uczniom, co jest fajne, bo ja sprawdzałem, na YouTubie jest na przykład sporo filmików, które pokazują, jak robić ten sketchnoting cały. I na przykład wyobraźcie sobie, gdybyście myśleli trochę nieszablonowo dzisiaj i wysłali swoim uczniom jako zadanie domowe, żeby oni sobie zobaczyli ten film i spróbowali coś narysować. Nie, najpierw niech spróbują coś narysować, a potem na przykład poproście ich, żeby zrobili w ramach zadania domowego notatkę taką właśnie z jakiejś lekcji, którą gdzieś tam opracowali, czy gdzieś zobaczyli w internecie. Czy to jest dobry pomysł według ciebie, Aniu, żeby takie coś... Ja myślę, że tak. Moja klasa się wkręciła, na początku rysowali wstęgi, żeby ten, a teraz cała klasa, nawet ci słabi uczniowie, rysują sobie na przykład temat w takiej pięknej wstędze i na początku się denerwowali, bo raz im nie wyszło, drugi raz nie wyszło, trzeci raz nie wyszło, po czym kolega koledze, i to właśnie dalej chłopcy, prawda, wytłumaczył, stary, tu musisz tą kreskę z góry na dół, tu pyk, pyk, tu połączysz, tu zrobisz trójkącik, wychodzi i... No i złapią, niektórzy nie, ale niektórzy złapią i tak, taka prośba do nauczycieli, nie myślcie, że to jest takie, o Boże, zbłaźnie się, będę robił rysuneczki, to takie trywialne, do przedszkola może tak. Właśnie. Nie. Dokładnie. Tak, uważam, że to jest metoda świetna do zapamiętywania, bo to musi przejść, wiecie, jakaś wiedza do głowy, potem z głowy musi wejść do ręki, żeby został obrazek, a to jest proces cały, który zostawia to, co nam, to, na czym nam najbardziej zależy, czyli ślad w głowie, to jest w ogóle najlepsza rzecz, nie? W związku z tym zmotywowanie tego, ja próbowałem to zrobić, mam taki zestaw, to ja wam powiem, jak ja pracuję na tym, tylko jeszcze wcześniej jest od Ani pytanie. Aniu, jest od Ani pytanie, proszę powtórz jeszcze raz nazwy w tych grupach, tych grup, o których można się uczyć. Dobrze. Jedna grupa to jest Rysuję dla moich uczniów. Fantastyczna challenge, wyzwania, rysujemy non-stop, tam dziennie jest taki natłok rysunków i informacji, że głowa mała. Tych grup jest naprawdę dużo. Inna jest Myślografia Agaty Baj, też z grupy Super Belfry. Tak. Później jest strona Mateusza Łyska, Belfry Bas Grolą i słuchajcie, jest grupa rysujących polonistów, anglistów, historyków, germanistów. Naprawdę. Słuchajcie, ja wam pokażę przed kamerą, teraz dostałem od Beaty, naszej wspólnej znajomej z grupy Nauczyciele Chemii. Zobacz, Aniu, już narysowała, proszę zobaczcie, żebyście nie... Czajcie? Zobaczcie, to jest efekt naszej wspólnej pracy. Beata, podziwiamy cię. Na tym właśnie polegają webinary, na których można się uczyć przez internet. Petarda w ogóle, nieziemska petarda. Ja jeszcze tylko chciałem wspomnieć o Uniwersytecie w Chmurze, bo na Uniwersytecie w Chmurze, to jest też taki fanpage na Facebooku, nauczyciele tam organizują codziennie bodajże inny temat, też na... Ale dzisiaj jest poniedziałek. No. I dzisiaj to rysowanie, tak? Czy było, czy było? Jest o 21. Zrobicie sobie świeżą. Dokładnie. Na Mateusza na rysowanie. Nie wiem, jaki będzie dzisiaj temat. O, właśnie, bo Mateusz tam robi od podstaw, nie? W sensie on tam robi... Tak, i ludziki, tam jest mnóstwo filmów i to jest taki... Właśnie, także Uniwersytet. Rysowanie, nie wiem. Na Facebooku. Witja maluje, to też jest taka, słuchajcie, niesamowita nauczycielka czeskiego pochodzenia, moja przyjaciółka. No, w ogóle... Masa niesamowitych nauczycieli, którzy dookoła nas tutaj są i robią fajne rzeczy. Dobrze, Aniu, myślę, że właśnie, bo padło pytanie, czy Ania będzie w chemii mac, a może w innych przedmiotach, czy my coś wiemy, no właśnie, bo a propos maca, słuchajcie, no bo chciałem wam powiedzieć, bo to zdjęcie, które było, to jest ten podręcznik, o, dokładnie, tak to może być, możecie to nazwać zlokowanie produktu, tak, ja już to wcześniej mówiłem, ale jeżeli nie wiedzą, bo to jest bardzo ważna informacja a propos podręczników, a propos nauczycieli, słuchajcie, w tym roku mamy okienko na wymianę podręczników, więc jeżeli myślicie w ogóle o zmianie w innych przedmiotów, warto sobie podjąć decyzję, czy się coś nowego na rynku nie pojawiło. Dlaczego o tym mówię? Bo 2 lata temu niecałe MAC dał mi szansę razem z Łukaszem, Piotrem i Dominiką zrobić coś nowego dla chemii, zaufali nam w 100%, na tyle nam zaufali w 100%, że powiedzieli, możecie zaprosić sobie ludzi, których chcecie do tego projektu. W związku z tym między innymi ostatnio wpadliśmy na pomysł właśnie, żeby to była Ania i to był temat chyba sprzed 2 tygodni czy 3, jakoś tak bardzo niedawno wpadliśmy na ten pomysł i to była, tak jak Ania powiedziała, szybka akcja. Mac mówi super, Ania robi świetną robotę i my ją chcemy do tego, żeby ona rysowała dla nas te wszystkie notatki, ale jak ona to zrobi, to jest jej decyzja. W związku z tym to jest świetna rzecz, więc chemia, wydawnictwo Mac, zobaczcie sobie te ich stronę, tam są, można zamówić próbki tych podręczników i tak, jeżeli macie mi zarzut do
zarzucenia, że teraz mówię o czymś, co jest lokowaniem produktu, to mówię wprost, tak, to jest fajny produkt, produktem jestem też ja, jest Ania, są nasze rzeczy, a robimy fajne rzeczy, więc czemu by nie wspierać się wzajemnie i nie zastanowić się nad tym, czy może skorzystać z nowej możliwości na przejście. Następne za 3 lata, żeby nie było niejasności, następna zmiana podręczników w tym systemie, który mamy teraz, dopiero okienko za 3 lata, więc nie będziecie, jak teraz nie wykorzystacie tej szansy, to później już nie wykorzystacie. Dobrze, Aniu, czy my chcemy coś jeszcze powiedzieć? Uniwersytet w chmurze, nauczyciel w sieci.pl, co my tam jeszcze mówiliśmy? Biochemiczne skecznotki, w 100%, słuchajcie, na pewno. Dalej mam, co tam jeszcze padło? Te wszystkie grupy, o których mówiłaś. Tak. Po prostu. I ważna rzecz, musicie zastanowić się, jak usegregować sobie te wszystkie działania, które teraz robicie, żeby to faktycznie, jeżeli mamy pracować online, żeby to była praca online, a nie zadawanie podręcznika do przeczytania z rodzicami, bo to jest trudny temat. Dla wielu z nas wymaga nowego uczenia się nowych rzeczy. Ważna kolejna rzecz, jeżeli jesteście tutaj i widzicie ten materiał i uważacie, że on jest ważny dla waszych kolegów i koleżanek, którzy nie mają dostępu do, albo nie wiedzą, że takie są, nie wpadli tutaj, nie udostępniliście, to po pierwsze udostępnijcie przede wszystkim. Także uwaga, call to action to się nazywa. Proszę, kliknij teraz na taki guzik udostępnij i napiszcie, polecam kolegom i koleżankom nauczycielom zobaczyć ten materiał z Anią, bo fajnie gadają na przykład, bo jak tylko kliknijcie udostępnij, tego nikt nie ogląda. A jak napiszecie jeszcze jakieś zdanie od siebie, że słuchajcie, to jest naprawdę fajne, koledzy i koleżanki, obejrzycie to, to oni to zobaczą. A jak wrócicie do szkoły albo gdzieś tam, nie wiem, macie kontakt ze swoimi koleżankami, to niech wpadają do nas, do Ani czy cokolwiek innego, niech sobie ułatwią pracę, niech korzystają ze skecznotek Ani, niech korzystają sobie z YouTube'a mojego ewentualnie. Teraz pracujemy nad wielkim projektem, on jest jeszcze w fazie naprawdę wstępnej, ale możecie sobie zobaczyć lekcje w sieci.pl. To jest projekt, który w mojej głowie urodził się w 2018 roku, teraz z Oktawią Gorzeńską dołączyliśmy, zrobiliśmy naprawdę grupę kilkudziesięciu nauczycieli, którzy ogarniają wszystkie przedmioty. Segregujemy to po etapie edukacyjnym, po klasie, przedmiocie, także łatwo można było tam się ogarnąć, po to, żeby to było narzędzie dla was, dla nauczycieli, dla rodziców i dla uczniów, że można stamtąd czerpać rzeczy na zewnątrz. Tak chyba wszystko powiedziałem za dużo, jak zwykle i za szybko, a to sobie puścicie w zwolnionym tempie i wtedy będę mówił tak, żeby każdy to zrozumiał, że jest taka strona lekcje w sieci.pl. No nie, tak nie umiem, ale próbowałem, jakby nie było niejasności. Czy macie jakieś pytania do Ani? Także teraz możemy chwilę sobie pogadać. O, proszę bardzo, tutaj ktoś wrzucił, że można sobie właśnie na Macu zobaczyć wszystkie flipbooki, czyli faktycznie demówki wszystkich podręczników, znaczy demówki. To jest bardzo spójne, nie? Takie graficznie i ładne przejścia i kolory. Bo ty jesteś... Jeżeli ktoś jest wzrokowcem i lubi takie ładne rzeczy, nie takie, wiecie, kopii wklej z tego, co było w gimnazjum i podzielone z 3 podręczników, zróbmy 2 podręczniki, to tak, jest to spójne, jest to ładne, kolorystyczne, przejrzyste, ćwiczenia z chemii są bajką i tutaj o tym opowiedzą wam koledzy w następnych dniach, tak, bo to są największe, to są specjaliści tego kalibru. Tak. Oj, dziękuję ci bardzo, ale tutaj jeszcze Dominika szepcze, że ponoć dostaliśmy informację z samej góry, że też fizykę, jakby ktoś poszukiwał podręcznika do fizyki z fajną osobą, która ponoć będzie tam rysowała różne rzeczy, jak też nie będzie spała dużo, jak niektórzy ci, którzy dużo robią, to też fizykę Ania obiecała, że będzie ogarniała swoimi notatkami jako podsumowanie, więc tak, mamy to klepnięte, prawda, Aniu? Tak. No, dobra, słuchajcie, chyba wszystko, jakie mazaki, słuchaj, bo tu jeszcze padają pytania, czy jesteś w stanie polecić jakąś tam nazwę, czy coś? Wiecie co, no na sam początek potrzebujecie tylko tego, co macie pod ręką, nie wykupujcie teraz pół papierniczego, nie zamawiacie 200 mazaczków, bo to wyschnie po prostu, tak? Ten cienkopis to jest zwykły mazaczek, cienkopisik za, tak, w tą stronę, za 2 zł, 2,50, 2,50 zł. Możecie sobie, jeżeli macie dużo pieniędzy, nie wiecie co z nimi zrobić, możecie wejść na stronę Experience Corner i tam są Neulandy, tak chyba się to mówi, albo mamy Ecoliny też i one są o tyle fajne, że one są wodne i one nie śmierdzą alkoholem i jak się cały dzień rysuje, coś się nie wącha tego wszystkiego, albo jest taki fajny też z tego Neulanda outliner, którym porysujemy, on się nie rozmazuje tak brzydko, no tylko wtedy liczymy się z kosztem, że to jest 8, 9, 10 zł w zależności od mazaczka, ale jeżeli mamy... Na długo starczą takie mazaczki? Tak, a one są jeszcze takie, wiesz, eko, fajne, bo mają dziurkę i możemy je uzupełnić tuszem, albo jeżeli końcóweczka nam się już zepsuje, to możemy wymienić samą końcóweczkę, więc nie produkujemy tego plastolu, takiej niesamowitej ilości.
Jeżeli ktoś się naprawdę tak zakocha w tym, to warto kupić. Natomiast jeżeli nie mamy pieniędzy, mamy tylko supermarket za rogiem, kupujemy zestaw 5-10 pisaczków za 12 zł, 15 zł i rysujemy tym, co mamy, naprawdę. Mm-hmm. No dobra, słuchajcie, no to ja nie mam więcej pytań. Myślę, że Ania jest ekspertką. Pobawmy się po prostu. Słuchajcie, my trochę będziemy mieli więcej czasu. Można czytać książki, można wypić dużo kawy, ale to jest niezdrowe dla serca i magnezu. Wypłukuje magnez, więc pamiętajcie, a dobra czekolada potem uzupełnia magnez. Ja a propos lokowania produktu, słuchajcie, a propos to, Ania widziała, jak wcześniej przed wejściem na live, ja sobie uzupełniałem glukozę, tu do góry, no. Patrzcie, znacie to? No, także o, to nas, nie mój przyjaciel od OneNote'a. Też się nie podzieli. Przyjaciel od OneNote'a Maciej Danielog mnie zaraził tą czekoladą studencką, więc teraz sobie dojadam gdzieś tam. No, to wcina. Bo interesuje ona wcina, naprawdę. Ja, moi drodzy, ja się ładuję teraz nie kaloriami, tylko wiedzą. No jest studencka, w związku z tym, no co, no idealna, nie? Jakby zamiast webinara doję sobie czekoladą i powinien wiedzieć dokładnie to samo, co po takim obejrzeniu 40 minut, a ty chciałaś pół godziny tylko ze mną. A to jest dopiero połowa, tak jak Aniu mówiliśmy, nie? Także spokojnie jesteśmy mówieni. Nie, no żartuję. Kończymy, słuchajcie. Takie... Godzina lekcyjna nam minęła. Ania dała radę totalnie, słuchajcie. Jak będziecie chcieli kiedyś spotkać się z Anią jeszcze raz, to naprawdę piszcie, oznaczajcie ją. Naprawdę totalnie polubcie jej fanpage Biochemiczne Sketchnotki. I Aniu, bardzo serdecznie dziękuję ci w imieniu całego narodu polskiego, wszystkich pedagogów i niesamowitych nauczycieli, że jesteś, mimo tego, że jesteś nauczycielem dopiero kontraktowym, rozwala system. Jesteśmy z tobą razem i działamy. Ty, my, Mac i inni rysujemy, nie rysujemy. Po prostu róbmy rzeczy, okej? Okay? Potrafimy, najlepiej. Dobra, trzymaj się, pa! Okej. Okay. Ania, słuchajcie, wróciła do swoich rzeczy ważnych, czyli właśnie rysuje koronawirusa, którego będzie publikowała na swoim fanpage'u Biochemiczne Sketchnotki, a ja jeszcze raz wam powoli powiem o takim projekcie, do którego mogę już wam teraz delikatnie zachęcić, żebyście sobie weszli lekcjewsieci.pl, zobaczyli, co tam jest teraz, a może byście chcieli nam pomóc, może spróbujcie się dowiedzieć, jak to zrobić. Szukamy nauczycieli, którzy chcieliby ogarnąć nam pewne rzeczy, które pozwolą ogarnąć wam pewne rzeczy, tak ogólnie po prostu. No, także to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za kolejny webinar. Być może będzie coś jutro, a być może nie. Obserwujcie w okolicach popołudnia, czy pojawi się jakaś grafika o mnie, która powie o tym, że coś się pojawi albo nie, bo tak wszystko się dzieje bardzo dynamicznie. Trzymajcie się, cześć papaty, hejka!